Nazywam się Michał Knura, jestem dziennikarzem lovekraków.pl, a po godzinach prowadzę dla Was rozmowy w ramach podcastu Krew, Pot i Sport. Zapraszam do słuchania. To jest podcast Krew, Pot i Sport, a po mojej prawicy Marcin Garuch. Witam. Witam wszystkich. Piłkarz, który grał w kilku klubach, ale jak się popatrzy na 90minut.pl, to jednak przeważa tam miedź i to nie znaczy, że ten pan chciał coś mieć, ale była to miedź Legnica. Ty uważasz się trochę za taki symbol piłkarski miedzi? No bo jak kojarzą cię trochę tak z Legnicą, z miedzią? No na pewno mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach rzadko spotkać gdzieś tam zawodnika, który kilkanaście lat spędził w jednym klubie, jednak szmat czasu można powiedzieć w Legnicy i wydaje mi się, że nie boję się tego powiedzieć, że symbolem jednak jakimś jestem tutaj w Legnicy i dużo osób gdzieś tam mnie kojarzy z miedzią, także myślę, że tak. A Legnica to w ogóle fajne miasto, bo przyznam, że nigdy nie byłem, nie miałem okazji nawet na stadionie, jak była w Ekstraklasie i tak się zastanawiam, czy pojechać. Czy fajne miasto, jakbym powiedział, że nie fajne, to już bym nie miał życia, nie? Także serdecznie zapraszam. Na pewno ma swój urok, wiadomo, że każdy ma swój gust, ale mi się żyje tam świetnie, mieszkam razem z całą moją rodzinką, także mi nic więcej do szczęścia nie potrzeba. To pewnie tłumu nie lubisz jakoś szczególnego? Szczerze wolę spokój. Mhm. A znasz dobrze miedź? Bo takie pytanie mam do ciebie historyczne. Żebym nie wpadł. Czy po Legnicy jeździły tramwaje? Bo to właśnie nie o miedź, ale o Legnicę pytanie. Czy jeździły tramwaje? Raczej z tego co pamiętam i z tego co widziałem gdzieś tam na mieście, to jeszcze stare pozostałości po szynach tramwajowych są. Także i stary tramwaj widziałem. Jest odremontowywany, także jest. Tak. Właśnie w 68 roku, czyli 20 lat przed twoimi narodzinami, ostatni tramwaj przyjechał. Śledzę gdzieś tam media społecznościowe, także widziałem, że jest remontowany, także na pewno fajna gdzieś tam pamiątka po tam. To taka ciekawostka, bo ja oprócz tam piłki nożnej i innych sportów, którymi się zawodowo interesuję, gdzieś cały czas albo pociągi, albo tramwaje, rynek kolejowy, no i tak kiedyś bardzo się zdziwiłem właśnie tym, że właśnie po Legnicy jeździły tramwaje, ale też jeździły na przykład po Bielsku Białej. Też wiele osób tego nie wie, ale o tramwajach kiedy indziej, a teraz przede wszystkim o piłce. 15-latek Marcin Garu gra w A-klasie, w B-klasie. No nie myślałeś wtedy, żeby być zawodowym piłkarzem? Albo że będziesz, marzyłeś bardziej. Czy marzyć zawsze marzyłem od samego początku, że będę grał w piłkę. Po prostu nie myślałem, czy to będzie zawodowstwo, czy nie. Dla mnie to była, powiem, frajda i taka nobilitacja, że już w takim wieku, nawet w swoim rodzimym klubie, mogłem zagrać w seniorach. To był jednak dla mnie duże wyróżnienie i jestem z tego też dumny, że w tak młodym wieku zacząłem grać z seniorami, rywalizować z dorosłymi mężczyznami i myślę, że to też mnie po części tam ukształtowało na to, jak funkcjonowałem w późniejszych latach i jak sobie radziłem. I wcale nie miałeś tego miejsca w składzie, że ojciec był prezesem klubu. No na pewno nie. Wywalczyłem sobie to na boisku. Zawsze musiałem o swoje powalczyć, także życzę, żeby każdy walczył, bo to buduje charakter i myślę, że to jest ważne. Jak się jest taką osobą właśnie gdzieś spokrewnioną z jakimś działaczem, to chyba nawet trzeba jeszcze bardziej udowadniać, że się tego miejsca nie ma za darmo, bo tak często to jest, ktoś idzie gdzieś do polityki, no i czasem się zdarzy, że to nie jest jakieś powiązanie rodzinne, no ale od razu wszystko wyśledzą tu ojciec, dziadek. No wiadomo, że tak. Chociaż na tamte czasy można było powiedzieć, że 3/4 drużyny to była rodzina, to wujek, to kuzyn, to także każdy, kto chciał grać w piłkę, to przychodził i grał. Takie były czasy i myślę, że po części można było wrócić do tych czasów, żeby tak rodzinnie, bo to też budowało rodzinne więzi i ogólnie społeczeństwa takiego lokalnego, także wydaje mi się, że trochę tego teraz brakuje, tego takiego czystego zamiłowania do sportu. Jak w roku 2017 właśnie ten klub Cicha Woda, Tyniec Legnicki, obchodził chyba 50-lecie, o ile dobrze pamiętam, no to rozdawano te tradycyjne medale tam z Związku Piłki Nożnej Regionalnego i tam nazwisko Garuch się pojawiło kilka razy. Rozumiem, że to nie jest przypadek, że tam zaangażowanie jest po prostu wasze. No nie jest przypadek, od ponad 40 lat mój tato jest prezesem klubu, mama też pomaga ile może w takich sprawach organizacyjnych, także ja z bratem, także jeżeli zaczynaliśmy i to też pomagaliśmy do dnia dzisiejszego, staramy się ile możemy gdzieś tam jakąś swoją cegiełkę dorzucić
żeby klub dalej funkcjonował, funkcjonuje do dzisiaj, także jak najbardziej zasłużone medale, bo mogę powiedzieć śmiało, że na palcach jednej ręki można zliczyć teraz takich ludzi z pasją, którzy z oddaniem, bez żadnej gdzieś tam gratyfikacji finansowej robią to z pełnego zamiłowania do sportu, nie? Gdyby nie było gratyfikacji finansowej, to jeszcze by nie było tak źle. Ja pamiętam swój epizod jako sekretarz klubu z A-klasy, ale bardziej mojego dziadka, który przez lata działał i on na przykład przywoził babci w pewnym czasie stroje do prania piłkarzy, bo w klubie nie mieli pralki. No i wyobraź sobie, co, jak babcia go tutaj wzrokiem zmierzyła, no ale wyprał jakoś te stroje. To jest właśnie to, że do takiej działalności jeszcze dokładasz, nie? Że swój czas, a czasem paliwo i te rzeczy. Przede wszystkim dokładasz, ja sam prałem jeszcze we Franii starej, także te stroje trampkarzy, w których graliśmy, zaczynaliśmy, ale to po prostu była dla nas wielka frajda, bo czuliśmy, że jesteśmy potrzebni i tak naprawdę no, czuliśmy się też ważni, nie? To było coś fajnego naprawdę. Trochę było tak, że no jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz i też bałeś o to. Ja składałem stroje niejednokrotnie, żeby były idealnie złożone w torbie, nie? Jak jeździliśmy na turnieje, bo to wszystko leżało gdzieś tam w domu, było prane w domu, było trzymane w domu. Dla mnie to było naprawdę coś fajnego, nie? Żeby tak czuć już taką atmosferę, nie wiem, turnieju, meczu, to lubiałem to na przykład robić, nie? A zaglądasz często na 90 minut i sprawdzasz wynik, jak tam w B-klasie sobie? Mam na bieżąco, od rodziców mam na bieżąco, także teraz może nie 90 minut, ale Facebook, tam już wszystko jest na bieżąco, także to poszło też do przodu, nawet Cicha Woda ma swój fanpage, można powiedzieć, czy swoją stronkę na Facebooku, także wyniki są na bieżąco, Szczelcy, cieszę się, że to są też koledzy, z którymi grałem w trampkarzach, dalej jeszcze grają, czynnie uczestniczą, także na pewno z takim sentymentem i zaglądam cały czas. Nie chcę ci planować przyszłości, ale tak sobie myślę, że jak kiedyś skończysz z profesjonalnym poziomem, no to pewnie tam znowu no wpadniesz jak śliwka w kompot, bo to chyba twoje środowisko, ten klub. Na pewno, no jak skończę grać, zobaczymy co tam będzie, ale zawsze się tam śmiali, że na stare śmieci warto by było wrócić, także ciężko dzisiaj powiedzieć, dzisiaj jestem jeszcze w takim miejscu, w którym gram, ale no mówię, z tego sentymentu, z tego wszystkiego, nawet jak się przejeżdża obok boiska, to wspomnienia wracają, więc pewnie jeszcze fajnie by było zagrać. A boisko wtedy lepsze było właśnie u was w Tyńcu Legnickim, czy na Miedzi? Bo pamiętam taki twój wywiad, jak opowiadałeś, że boisko treningowe Miedzi to gdzieś chyba między drzewami, że to jakieś... Znaczy akurat w tamtych czasach akurat to jest to samo miejsce, gdzie teraz trenujemy, trenuje jakby akademia i drugi zespół, jednak wygląda całkowicie inaczej. W tamtych czasach po prostu przez przekątną boiska biegła dróżka, gdzie ludzie sobie w trakcie meczu potrafili chodzić po prostu z zakupami między nie wiem, marketem a powrotem do domu, także zdecydowanie lepsze było w Tyńcu, choć miało swoje defekty, wiadomo, jak to gdzieś tam boiska na wiosnę. Dzisiaj Miedź jest, można powiedzieć, na pewno uporządkowanym klubem. No, nie masz chyba na co narzekać, jeszcze by się ta Ekstraklasa chyba, co? Spełniła, bo pewnie o niej nieraz śniłeś. Nie było ci jeszcze dane zagrać w polskiej ekstraklasie. Tli się cały czas ta nadzieja? No jasne, że się tli. Czemu miałaby się nie tlić? Dopóki piłka w grze, tak jak mówią, nie ma co tracić nadziei i wiary. Także fajnie by było spiąć to taką klamrą, że i zagrać w ekstraklasie z Miedzią. Na pewno cały czas gdzieś z tyłu głowy jest, nie ma jakiegoś mega ciśnienia, ale no mówię, to by było coś fajnego. Bo różnie do tego piłkarze, albo już byli piłkarze, podchodzą. Rozmawiałem wiele razy na przykład z trenerem bramkarzy Krakowi Maciejem Palczewskim i on był kiedyś blisko no, chociaż jednego występu w Arce Gdynia w Ekstraklasie. Oczywiście miał pecha i na rozruchu zwichnął sobie nogę, czy jakiś miał inny problem, jak to w życiu. I mówi, no okej, nie zagrałem, ale co by mi ta minuta, czy tam 30 minut dało? Jak ty do tego podchodzisz, że ta minuta by była ważna, czy nie? Każda minuta była ważna, ja do tego tak podchodzę. Nieważne, czy wchodzę na minutę, nieważne, czy w pierwszej, drugiej, trzeciej lidze. Dla mnie każda minuta jest ważna, a ponadto w CV to też dodałoby mi takiej radości, jeżeli byłby ten występ w Ekstraklasie. Wolałbym więcej oczywiście, ale mówię, z każdej minuty bym się cieszył. Była w twojej karierze Miedź, była Chojniczanka, był Bełchatów. Wtedy, kiedy właśnie Miedź była w Ekstraklasie i ty byłeś Bełchatowie i
jakoś z tą... Znaczy ja byłem sezon, w którym Miedź robiła awans do Ekstraklasy, tak. Byłeś właśnie w Bełchatowie, ale byłeś też za granicą, w Czarnogórze przez jeden sezon. Piękne miejsce, Radanowici. No, sporo osób jeździ tam na wakacje. Nie wiem, czy Wikipedia nie kłamie, ale podobno 750 osób tak na stałe ma tam mieszkańców. Byłeś tam rok, nie chciałbyś zostać dłużej? Jak to wyglądało? Byłem tam rok. Ogólnie ja mieszkałem w Budwie, bo klub, w którym grałem, był tak jakby obok Budwy, także trochę w większym mieście byłem, ale no to tam parę kilometrów obok. Czy nie chciałem zostać? Sprawy organizacyjne gdzieś tam zaważyły, sprawy wizowe, byłem z całą rodziną, także ten rok był świetnym doświadczeniem, z jakby spojrzeniem trochę z dystansem na piłkę i ogólnie na całe moje gdzieś tam te wszystkie lata, które tu w piłce w Polsce przeżyłem do tej pory, także wróciłem trochę z innym nastawieniem. To był fajny rok. Poziom tamtej najwyższej ligi w tym małym kraju to jest poziom naszej pierwszej ligi? Można to jakoś porównać? No mówię, ciężko jest tak jeden do jednego porównać te ligi, bo to stosunkowo młody kraj, te stadiony gdzieś tam i ta cała infrastruktura nie jest tak fajnie rozwinięta, nie jest to tak opakowane, choć teraz jak już patrzę na tą ligę, to wygląda to dużo lepiej. Ja bym to porównał do takiej naszych średniaków lub solidnych zespołów pierwszej ligi, nie? Że ta Ekstraklasa, także, ale widać, że się rozwijają i tak naprawdę coraz więcej zawodników wyjeżdża za granicę, przyjeżdżają do nas do Polski, widziałem, obserwuję cały czas zawodników, którzy trenowali ze mną, byli młodzi, są i w Barcelonie, w Benfice Lizbona, czy teraz do kolejny zawodnik pojechał do Hiszpanii, także potencjał jest. Ich problemem jest to, że nie mają paszportu Unii Europejskiej, więc też umiejętności mają stricte techniczne, tak, inne są zablokowane. Ale są jednak w większości lig gdzieś tam ten paszport jakby blokuje ich, żeby łatwiej gdzieś napływać nawet do naszej ligi, bo uważam, że potencjał mają, można by było znaleźć paru fajnych zawodników, jednak tak jak mówię, no te ograniczenia powodują, że ciężej im jest wyjechać jak na razie, nie? Ile tam miałeś na plaży? 5 minut piechotą? No, w Budwie tak. No to jakbyś wychodził do swojego ogrodu gdzieś w domu, nie? Można tak powiedzieć, także mówię, no to był taki okres, gdzie tam urodziła mi się córka parę miesięcy wcześniej, więc no sprzyjało to spacerom, a po drugie gdzieś tam od września praktycznie Budwa była pusta, jeżeli chodzi o turystów, także śmialiśmy się z żoną, że nawet mogliśmy sobie powiedzieć, że mamy prywatne plaże, bo mało kto tam był, bo w sezonie jednak letnim jest ścisk niesamowity, nie? Także mówię, jak ze wszystkim, są plusy i minusy, ja się skupiam raczej na plusach, więc było fajnie. Gdzieś przeczytałem, że mieszkałeś na początku z jakąś babcią. Co to w ogóle za historia? Raczej, no bo jeżeli chodzi o to, jak ja na początku przyjechałem, to tak jak mówię, jak jest sezon wysoki jednak w Budwie, to właściciel klubu, który posiada gdzieś jakiś swój pensjonat, to wynajmuje i te mieszkanie, które gdzieś tam miało być dla mnie przydzielone, było tak jakby od września do sierpnia mieszkaliśmy gdzieś tam właśnie w tym Radanowiczy na stacji u jednej z rodzin. No było też to niesamowite przeżycie i poznanie tych ludzi. Ty byłeś jedynym piłkarzem, tak? Jakby tam cię oddelegowano, wynajęli ci pokój u niego, tak? Tak, inni mieszkali gdzieś indziej i jakby młodsi zawodnicy mieszkali. Trochę w Polsce nie do pomyślenia w Ekstraklasie, nie? Że zawodnik mieszka na stacji, nie? Na przykład. No mieliśmy swoje mieszkanie, ale wydzielone, tak, ale no też fajne przeżycie, nie? Mówię, taki powrót do korzeni trochę. No mówię, ja jestem raczej pozytywnie do wszystkiego nastawiony, nawet jeżeli sytuacja jest negatywna, to staram się gdzieś tam szukać pozytywów, więc no mówię, ja mieszkałem całe życie gdzieś tam do tego okresu 16 roku życia, 18 na wiosce, także dla mnie nie ma nic strasznego. Powrót do takich korzeni to także też obudził wspomnienia i mówię, no było fajnie, no coś normalnego, nie coś innego tak naprawdę. Wiadomo, jak babcie traktują wnuczęta. Tamta babcia, nie wiem, gotowała coś dla ciebie? Czymś cię częstowała? Czy aż tak dobrze nie było? Nie, nie gotowała, ale mieliśmy naprawdę fajne bardzo relacje, nie? Także
że tak powiem, użyczała nam swojego całego ogródka, którym sobie gdzieś tam, który zarządzała, którym hodowała swoje jakieś tam warzywa i owoce, także wszystkiego mieliśmy pod dostatkiem bez żadnych problemów. Wspomniałeś o tych dobrych rzeczach, ale z takich negatywnych to chyba do teraz czujesz ten gaz pieprzowy w oczach, który się pojawił przed meczem Krajowego Pucharu, przed finałem, tak? Dobrze pamiętam. To był tak, podczas finału ja tam nie mogłem grać, byłem kontuzjowany, ale byłem na trybunach, no coś no bo drugim raczej finalistą był zespół, który gdzieś tam między Buduczność a nimi są raczej gdzieś tam starcia, także kibice Buduczności chcieli pokazać, że są wokół stadionu i taki gaz się rozpylił, uciekaliśmy, że tak powiem, bardzo szybko do szatni, żeby się gdzieś tam schować. No takie przeżycie, no wiadomo. Nie spotkałem tego u nas na stadionach, przynajmniej tego nie doświadczyłem, ale... Bo to nie, że był ten gaz jakby prosto w was. Nie. To było za stadionem, ale tyle tego było. Chmura po prostu przyszła. Tak. Także no mówię, no zdarzają się takie rzeczy na stadionach, także nie ma co robić, żadnej paniki. Mówię, finał rządzi się swoimi prawami, także to też dodało gdzieś tam jakieś nutki. No ludzie z Bałkanów mają swój charakter, są krewcy. Często te bidony w tej szatni latały, którymi rzucał prezes, czy to jednak było tak od czasu do czasu, jak teraz możesz powiedzieć? Znaczy i od czasu do czasu, jednak prezes był bardzo taką osobą, że tak powiem, charakterną. Takim typowym, jeszcze można powiedzieć, bo on tam się utożsamiał bardziej, że Serbem jest, nie? Oni tam mają te swoje zażyłości. Niektórzy się traktują Serbami, niektórzy Czarnogórcami. I każdy to mocno tak eksponuje, prawda? Tak. Mówi o tym. Także, no mówię, no też ułożył swoje pieniądze, gdzieś tam miał jakieś swoje oczekiwania, więc zdarzało mu się czasami rzucić bidonami. Ale no, w naszej szatni, myślę, że też w polskich szatniach nieraz się takie rzeczy zdarzały, także nie ma co szukać jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. A to prawda, że przychodził na odprawę, siadał sobie gdzieś tam i słuchał? Tak, zawsze był z nami. Tym bardziej, że dwóch jego synów grało w zespole. Jeden jest dzisiaj w Barcelonie, także bardzo mocno gdzieś tam stawiał na to, żeby poprzez zespół też jego wypromować, także... Działały nim jakby też podwójne emocje jednak z każdym meczem, także celu dopiął syn w Barcelonie i to jaki był, to też wiadomo, to jest człowiek też biznesu, był to jest dzisiaj człowiek, który działa w polityce, także miał swoje cele i za wszelką cenę chciał, żeby wszyscy mieli taki sam punkt widzenia i też dążyli tak samo jak on do tego, do czego on dążył, nie? Także no mówię, no, od każdego można się czegoś nauczyć. Prezesów o takiej charakterystyce, czasem właścicieli, bo to się wiąże, można spotkać też w Rosji. Tam czasem za sukces to prezes potrafił całej drużynie, każdemu piłkarzowi kupić po samochodzie. Mieliście jakieś takie specyficzne, fajne premie, czy nie? Nie, raczej nie. Bardziej rodzinna atmosfera, jeżeli coś się wydarzyło takiego fajnego, to fajne takie spotkanie gdzieś tam w restauracji i takie rzeczy, nie? Bardziej prostsze, ale też fajne, nie? Które budują atmosferę. Był ci ten wyjazd potrzebny tak, dla takiej higieny umysłu, dla zmiany otoczenia? Z takim założeniem tam pojechałem, bo już po paru latach byłem trochę zmęczony tym, że zawsze byłem tym, który musiał walczyć o swoje, mimo tego, że udowadniał czasami na boisku, że jakąś pozycję ma, a także chciałem się po prostu też wyzerować i przede wszystkim w głowie. Myślę, że pomogło mi to. Poznałem nowych ludzi, z którymi kontakt mam do dziś, z którymi też rozmawiamy, więc z tego się bardzo cieszę, bo też poszerzyłem swoje horyzonty gdzieś tam i na pewno jeszcze raz, nie raz zawitam. A właśnie, wracałeś tam na wakacje w te rejony albo inne? Jeszcze nie, ale z żoną obiecaliśmy naszej córeczce, że na pewno teraz jej jeszcze raz pokażemy Czarnogórę, kiedy już będzie bardziej świadoma. Pewnie nie pamięta mnie. No miała parę miesięcy, nie? Także do roku czasu, także za dużo nie pamięta, ale zdjęcia jak ogląda, to zawsze powtarza, że chciałaby tam pojechać jeszcze raz. Pisałem do ciebie na WhatsAppie, zanim umówiliśmy się na ten wywiad. No i masz tam fajne zdjęcie w koszulce koszykarskiej. To zapewne jest jakiś znak, to nie przypadek. NBA, oglądanie nocą, koszykówka to twoja pasja? Raczej nie, ale zawsze powiem Space Jam, może tam bardziej takie rzeczy gdzieś tam. Uwielbiam ten film oglądać z moją córką, tak naprawdę teraz uwielbiałem za dziecka, teraz ona też go uwielbia, także Michaela kojarzy. Ale koszulka to z Czarnogóry akurat zdjęcie, także tak.
wykorzystywana przy okazji tych upałów, także... Tutaj nasz realizator Bartek pokazuje, że już 20 minut rozmowy i jesteś zdziwiony, że o coś nie zapytałem? Bo zawsze cię pytają o ten wzrost, a ja sobie przyrzekłem, że będę jak najdłużej nie pytał. Ale ty chyba jesteś przyzwyczajony i czasem sam do tego nawiązywałeś, nawet jak miałeś felietony na jednym takim portalu, prawda? Powiem szczerze, że ze wzrostem to ja nie mam żadnych problemów. Pytań już dostałem multum, także jeżeli chodzi o wzrost, to ja bardzo lubię nawet z tego sobie żartować, także w szatni, także nie mam z tym problemu. Choć dziwiło mnie to, bo z reguły to jest jedno z pierwszych trzech pytań. Nie? Ale to zaskoczyłem cię pozytywnie może. Tak? Bardzo, bardzo, bo trzeba się skupić też czasami na innych rzeczach, niż oczywistych, nie? Które widać. Ale jak lubisz żartować, no to możemy powiedzieć, no jaka liga, taki Messi. Fajny żart. Podoba mi się, także oby więcej takich Messich. Dwa ostatnie pytania i chciałbym jednak do tego nawiązać. Miałeś kiedyś takie, nie wiem, kłopoty przez to, czy jako dziecko, że musiałeś się zmierzyć, nie wiem, z jakimś wytykaniem, że no, koledzy rośli, a ty nie szedłeś tak do góry? Szczerze raczej nie, bo nie wiem, cały czas gdzieś ta piłka przy nodze mi towarzyszyła i może to mi pomagało, bo no, nawet na pewno właśnie chodzi mi o to, że chciałem do tego nawiązać, że nawet jeżeli ktoś gdzieś tam próbował mi coś z tym wzrostem jakoś dogryźć, to na boisku się szanse wyrównywały i raczej już później nie było tematu. Nie? A że wzrost nie ma znaczenia, no to przypomniał nam Mundial w Korei i Japonii w 2002 roku. Polska, Korea Południowa, no dużo niżsi Koreańczycy ograli nas. Wiemy jak było. Mówię, kiedyś sport był, jednak piłka była bardziej fizyczna, wiadomo, dzisiaj to też odgrywa dużą rolę, choć wydaje mi się, że niscy i mobilni zawodnicy są dzisiaj też w cenie, także futbol raczej idzie, to pokazuje, to był taki przełom, a to pokazuje, że raczej idzie też w tym kierunku, nie? Także tej kreatywności i takich niekonwencjonalności, więc z tego się też cieszę. Dzisiaj gdzieś tak wyłowiłem z sieci wielu tweetów taki wpis Adama Delimata z kanału Łączy Nas Piłka i on wtedy, kiedy ty z Bełchatowa, kiedy przychodziłeś do Bełchatowa, to odchodził Marcin Krzywicki. I no i Adam Delimat pisał, no fajnie by to było, dwumetrowiec i tu 154 jakby byli w jednym zespole, tak? No byłaby mała różnica między nami, choć na boisku się spotkaliśmy przy okazji meczu jeszcze jak chyba... Unia Nikowo-Miedź Legnica, tam chyba mierzyliśmy się i mi się wydaje, że paru już zawodników było, z którymi się mierzyłem, że byli może więcej niż pół metra wyżsi, ale nawet z niektórymi tak naprawdę po meczu bardzo fajne stosunki, nie? Czasami też nawet głowę potrafiłem wygrać, co też gdzieś tam do mojego koszyka zostało wrzucone, nie? Taki jaki mały sukces. Skoczność to jest co innego niż wzrost, nie? Nie każdy, kto wyskoczy do piłki, potrafi ją dobrze uderzyć, jak na przykład napastnik czy obrońca, jak do niej dojdzie, tak samo jest co innego skoczność, ale na pewno nie masz problemu z jedną rzeczą, która często pojawia się przy koszykarzach czy siatkarzach. Oni mają zawsze zbyt krótkie łóżka w hotelach. Ty na pewno się wszędzie dobrze wyśpisz. Chłopaki, ja się to zawsze śmieję, że każda podróż autobusem na wyjazd jest dla mnie komfortowa, bo na dwóch fotelach potrafię się wyspać, nie? Także spokojnie. Z tym nie mam problemów. Inni mają większe dylematy, nie? I obyście wszyscy mieli tylko takie problemy. Marcin Garuch, jak widzicie, człowiek niezwykle pozytywny, był gościem podcastu Krew Pod i Sport. Dziękuję serdecznie i powodzenia tej ekstraklasy. Życzę i będę trzymał kciuki. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.